Cześć, witajcie, jestem Huda, to jest kolejny odcinek z Heroes of the Store. No i co? Dzisiaj rozstrzygnięcie konkursu, ale to na końcu. A na początku dam wam taką informację, ponieważ taki mały bonusik ode mnie. Bo pierw były 4 klucze do rozdania, a dzisiaj jednak rozlosuję ich 8 aż, ponieważ dostałem dodatkowe 4 jeszcze. Jej! Wszyscy się cieszymy, więcej osób dostanie gierę i będzie wszystko super. No i tak, jest nowa rotacja bogów, znaczy nie bogów, bohaterów. I zabrali mi mojego Rainora. No niestety, tak obczajałem tych bohaterów, którzy są teraz dostępni. I chyba zagram tą Vaia, czy jak jej tam jest, w każdym razie, nieważne. Więc tak, zagramy sobie nią. Będziemy gotów, gra już jest pobrana do końca. Nie wiem jeszcze jak tam z ustawieniami, wszystko jest ultra. Niech będzie, że jest ultra, jak ustawiło od początku na ultra, to niech będzie. Mam nadzieję, że będzie lepiej, wszystko nic nie będzie cięło. Tak więc, zaczynamy. Dobra, jesteśmy już w grze. Robię cięcia przy loadingach, bo w innym wypadku gdzieś mi to ucina i mam problem, żeby zgrać kamerkę z tym wszystkim. Tą postacią jeszcze nie grałem, bo jak wiecie, mówiłem na początku, zmieniła się rotacja, dlatego nie ogarniam, co się tutaj, wiecie, dzieje. Dlatego na jaką linię by tutaj pójść? Pójdziemy... Dobra, pójdziemy tutaj, bo tam nikogo nie ma. Nie, są tu, sorry. Dobra, to chwila. Pójdę na tamtą, bo tam nikogo chyba nie ma. Więc lecimy tam. Tak, i jeszcze nie włączyłem na początku kamerki, teraz już jest. I pokazywałem wam wcześniej na palcach, że 8 kluczy mamy do rozdania, 8 aż. Też myślę, że fajnie będzie. Tak więc, co my... Nie wiem jakie skille ma ta postać. Czemu ty już nie masz życia, człowieku? Dobrze. Ja tą postać zaraz ogarnę. Chwila, co to jest? Nienasycona strzała, to jest coś takiego jak Rainor miał coś takiego też, jakieś coś. Wielostrzał. No, zupełnie wiele strzał poleci. A to co jest? Szybko przemieszczasz się w wybranym kierunku. Jakiś odskok, dobra. Wielostrzał, tak to działa, rozumiem. Aha, to jest w taki sposób. Rozumiem, ja chcę uciec, fak, zabili mnie, dobra. Rainora lepiej jednak ogarniałem. Ale dobra. Myślę, że jakaś nowa postać to też coś ciekawego. Ale Rainora z pewnością będę chciał kupić. Bo to była postać, którą mi się świetnie grała. Akurat trafiłem na rotację z nim, jego dostałem. No i było super. Zobaczymy jak z tą panią mi się będzie współpracować. Bo coś czuję, że średnio jak na razie. Ale... Ogólnie lubię postacie dystansowe, dlatego też wybieram ją. Dobra. Nie, dobra, nie używamy na niskiej, po prostu do nich postrzelamy w ten sposób. Dlatego, no wybrałem ją, bo ona ma te kusze. A Rainor miał... Chwila, co my tu mamy? Są inne materiały. Użycie koszta nienasyconej strzały, nie 5% obrażeń zadanych. O, spoko. Niech będzie. I co moja zdolność? Nienawiść. A nie, to nie jest moja zdolność bohaterska jeszcze, to jest ten... pasywka? To się nazywało chyba tak, ja wiecie. Słaby jestem w tych grach MOBA. Ogólnie w gry MOBA gram, ale nie jestem jakimś stałym bywalcem tych tytułów. Jak wiecie. Czasem jakiś smite... spadamy! Cholera. Znowu mnie zabili. Wow! Jak wiecie, w poprzednim odcinku miałem 0 ledów. Teraz już zaliczyłem 2. I jest cienko i nikt z naszej drużyny nikogo nie zabił. Co wygląda dość słabo, bo prawdopodobnie przegramy. Widzę, że jesteśmy słabsi. Każdy co trzeci atak podstawowy skierowany zadaje bla bla bla. Ataki podstawowe leczą cię przywracając. Tak jest. To jest dobre, ja to lubię. To mi się podoba. Dobra, kolego, nie mogę cię leczyć. Rainor miał to fajne, że on... Nie, on też nie mógł leczyć. Rainor mógł
siebie leczyć i mógł dawać inspirację kompanom. Więc to też było spoko całkiem. On mnie przyciągnął, tak? Spadaj ode mnie, kurde. Spadaj. Się muszę uleczyć jakoś. Prawdopodobnie najlepszym sposobem na to będzie atakowanie przeciwników. Dobrze. Czuję ciężki mecz. Ale dobra, coś... Możemy się jeszcze odegrać, możemy się jeszcze odegrać. Na razie jesteśmy przyciśnięci trochę pod ścianę. Ale będzie dobrze. Ja ogarnę tą postać, ja zrobię cały mecz. Ta się musiała się odsunąć. Musiałaś się odsunąć, no. Niech cię. Dobra. Atakujmy. Musimy się uleczyć. Teraz zniszczyli nam jedną z wież. Bardzo niedobrze. Dobra, lejemy tych. Kurde, mało im robię tą nienastroną strzałą, wiecie? Nie wiem, czy ta postać to była jednak taka, taki dobry wybór. Nie mam pojęcia. Nie. Nie chciałem, wiecie, przejść za nich i może coś uderzyć, ale już nic nie miałem. Oj, jak poprzedni mecz, z poprzedniego meczu byłem za bardzo zadowolony. Tak, ten chyba nie będzie mi się podobał. Chyba, że jeszcze ogarnę tą postać. Chyba, że jeszcze ją ogarnę, chwila. Podczas wykonania skoku puszczasz trzy kolczatki. O, to było dobra, tak po prostu skracają czasy odnowienia dla... To też by było dobre. Dobra, weźmy ataki podstawowe, że to skracają. Będziemy częściej skillami atakować. Dobra, lecimy tam, mówicie? No dobrze, więc lecimy tam. Mhm. Potrzebna pomoc tam, rozumiem. Czy coś? Teraz to jest chyba inna mapka, nie? Niż wcześniej graliśmy. Bo wiem, że w tej grze chyba są różne mapki. Chyba. Dobra, zajmijmy się tymi pająkami. Dobra, dużo tym nie zrobił. Ale... Dobrze, dostań. Prawie nie żyje, prawie nie żyje. Ja już nie mam skill. Da, nie będę jej sam gonił. Bo to może słabo wyjść. Udajmy się tam. Tak, co kule armatny? Co to chodzi? Co się dzieje? Co się dzieje? Ktoś ładuje jakimiś armatami. No, ja się jeszcze muszę naprawdę dużo o tej grze nauczyć. Ale może coś z widzami pogramy. Dostaniecie klucze, wiecie. Czemu by nie? Dobrze. Mógłbym sobie zobaczyć mniej więcej, jak te umiejętności jeszcze tutaj działają, jaki damage zadają na przykład tym minionkom tutaj. Ale widzę, że nic specjalnego. Widzę, że tej to praktycznie nic nie robię. Uciekamy. Odskok, odskok. Podwierzę, zostaw mnie. Dobrze. Dobra, i giniesz. Ale to... Dobrze. Jak tam to wygląda? O, mam jednego killa, tak? Dobrze. Nie, ona jest dobra tutaj. Tam na mojej linii spadaj ode mnie. Ulala, muszę się wrócić. Zaraz, oni tu cisną gdzieś. Czy o co chodzi? Chyba ta. Dobra, wrócę się już w ten sposób. Muszę się wrócić i odnowić swoje siły, bo z takim życiem nie będę cisnął. Dobrze. Odnawiamy się, leczymy, jest dobrze już. Tak. Może pobrojmy się tutaj, bo widzę, że tą stroną też jakoś nieźle atakują. Chyba. Ale zaraz, moja zeszła z linii chyba tam, co mnie tak cisnęła, czy nie. Czy nie, bo nie wiem. Chyba? Chyba tak. Chyba wszyscy są tutaj teraz. Tak, wszyscy są tutaj. Nie, widać, że sobie przeciwnicy lepiej radzą. To już w ogóle inaczej się gra niż w poprzednim meczu. To jest swoją drogą mój drugi mecz. Bo kompletnie w tym tygodniu nie miałem czasu na granie, nie nagrywając nic, nie? Tak, czasu dla siebie nie miałem, wiecie. Szkoła i te sprawy, wszystko. Dobra. Coś o większym zasięgu? Dobrze. Ciekaw jestem, gdzie moja zdolność bohaterska? Nie wiecie? Co się z nim dzieje? Gin. Dobra. Nie! Ło. Nie, oni... Kurde. Czarno widzę ten mecz, wiecie? Więc tak, sytuacja wygląda tak, że oni nas nieźle tu jadą. I to może być nawet szybsze niż to, jak my w poprzednim odcinku rozwaliliśmy przeciwników. Tak, zdecydowanie.
postać coraz lepiej ogarniam, tylko że widzę, że jest ona mniej wytrzymała niż Reinor. Reinor miał ten plus, że on się leczył, jak tracił pewną ilość życia, nie? Tutaj jeszcze już tego nie mamy, ale odblokowała się moja zdolność bohaterska. Jest to ostrzał. Zgaduję, że to będzie jakiś punkt taki. To jest... Aha! To nie wybieram, po prostu to ona strzela wokół siebie. Okej, wiecie, musiałem przetestować najpierw, jak to działa, żeby nie zrobić jakiegoś błędu podczas normalnej walki. Teraz już wiem mniej więcej, o co chodzi. Jest dobrze, strasznie słaby zasięg to jest. Dobra, już to jest lepsze. Teraz szybko ich tu ostrzelamy. I co zrobimy, panowie moi żołnierze? Zniszczymy im jakąś tutaj wieżę? Czy coś? Może zniszczymy, może nie zniszczymy, ktoś to wie. Trochę ich ostrzelamy, świetnie. Dobra, wszyscy się gdzieś tam tłuką, tak? To ja mogę albo im pomóc, co myślę, że nie ma sensu, bo i tak wszyscy stamtąd zginiemy, więc myślę, że mogę bardziej popchnąć tą linię po prostu tutaj. Myślę, że to będzie ok rozwiązanie, bo tam szans i tak nie mamy. Widać, że tam wyrównana walka się nawet toczy, nie? Tylko, że i tak pewnie dostają w dupę nasi i sam bym pewnie zginął, jakbym tam poszedł, bo jestem dość mało wytrzymały, ale nikt mi nigdzie nie goni. Zaraz pewnie będę musiał gdzieś spierdzielać. Ale kto wie, kto wie. Dobrze. Tak, jazda. Spadamy. Spadamy! Kurde. Nie mam co z nią walczyć. Widzicie, ile ona mi robi. To jest znowu ta... Kurde... No, już nie będę przeklinał tutaj na nią, bo ona jest wkurzająca. Duży damage mi robi. Duży damage. Ona jest jaką postacią? Też z tą z rotacji. Chyba. Ja jej nie wybierałem, bo nie wyglądała na kogoś, kto mógłby... Dizzy, to jest ona chyba, nie? Dizzy. Nie, Dizzy. Kerrigan, to jest ta postać chyba. I... Nie, tak, to jest ona. I ona mi dużo robi. Ona jest chyba jakoś dystansowa. Ja nie chciałem jej wybierać, bo właśnie wydawało mi się, że ona dystansowa nie jest. Ale jednak okazuje się, że coś tam z dystansu ma. Dlatego ja ją przetestuję, podoba mi się ta postać. Jest dobrze, tutaj już cisną nasi, znaczy nie nasi, tylko przeciwnicy. Więc trzeba im tu pomóc. Kurde, oni są już tu blisko. Widzę. Kurde, i patrzcie, ile oni cholera robią. Straszne. Nie mówię, że ta postać jest zła, bo jest ciekawa. Ja jej pewnie nie umiem używać właściwie. Ale mimo wszystko, przeciwnicy tworzą lepszą drużynę. Wiecie, o co chodzi. Ostrzał, tak. Co? No, zabójca olbrzymów. Dobrze. Nie będzie to. Siadamy z wierzchowca, bo i tak tutaj się walka toczy blisko. Pomóżmy tu naszym znowu. Ale obczajmy, odblokujmy kamerę i obczajmy, co się dzieje tutaj. Tu się dzieje to, że na razie zostali wypchnięci przeciwnicy, więc możemy się zająć naszymi sprawami, tak mi się wydaje. Możemy się tutaj pobawić. Znowu jakieś kule armatnie lecą, tak? Muszę się wycofać. Rozumiem. Więc tu nas bombardują. Chcą się przybliżyć do naszej tej... Kurde, gdzie są moi? Widzę, że zostali zbombardowani czy coś. Ja sobie rozwalę i ja się wrócę, bo muszę się uleczyć. Zdecydowanie. Dobrze, i znowu kolejna porcja przeciwników. Dobra, więc tak. Tutaj ładują ostro. To już ma prawie połowę życia. Ej, ale to nie jest przegrane, to nie jest przegrane. Panowie, możemy się jeszcze podnieść. Więc może po prostu oleję głupią zabawę tutaj i pójdę robić co trzeba. Te kurde armaty pierdzielone jakieś. Dobra, trzeba to rozwalić jak najszybciej. I lecimy, lecimy. Nie no, jeden mi został, nie ma sensu. Idę po prostu do moich, którzy robią odwrót. Tak, robią odwrót, no niestety. I sam też zrobię odwrót, wracaj. Dobrze. To dobre nie jest. Trzeba spierdzielać. R! Dobrze. Zobaczmy, jak działa nasza zdolność bohaterska na
Nijak nie działa, nawet połowy nie zrobiłem. Teraz będę ją porównywał do postaci z Reinorem, który swoją zdolnością bohaterską jednak potrafił więcej zdziałać. Dobrze więc przegraliśmy, nie? Bo ja się odrodzę za 20 sekund. Dobra, nie jest źle. Ale nie, teraz już przejdę do ataku na to. Już atakują pająki jakieś. Zaraz. Obczajmy tą, co mnie tak cisnęła. Czy to... Tak, to jest postać z rotacji. Jak ona atakuje? Nie, ona atakuje z bliska. Dobrze, czy nie jest dystansowa? Ona przywołuje coś po prostu, nie? Egzekutor. O, spoko, niech będzie. To mi się może przydać, zwłaszcza w tej sytuacji. Koniec! Przegraliśmy. Tak więc widzimy się teraz na stronie losowania. Przegrana, ale zobaczmy, co jest za przegraną. Moja pierwsza porażka w tej grze. Nie nawiedzieliśmy się może zgrać z drużyną. Chodziliśmy razem, ale dostawaliśmy... Znaczy, no, ja tam z nimi byłem chyba 3 razy, tam do nich próbowałem coś im pomóc, ale za każdym razem dostawaliśmy w dupę. My stwierdziliśmy, że to jest trochę bez sensu, próbowałem popchnąć linię, może to też było błędem. Nie wiem. Pierwszy poziom tej postaci nadal. Dobrze więc. Dobrze. Wyjdź. Dobrze więc, teraz widzimy się za chwilę na stronie z losowaniem. Okej, jesteśmy na stronie losującej komentarze, no i pierwszy kod klucz powędruje do Matt Maxi. Ja wam te klucze powysyłam na Matt Maxi, ja sobie zapisuję, Matt Maxi, na YouTubie do... na prywatnej wiadomości. Już jest otworzony Matt Maxi, do niego powędruje za chwilę pierwszy klucz. I teraz, dalej. Tak, psycho z planety Małp. O kurde, dobra. Psycho z planety Małp napiszę po prostu. Albo sam psycho. Psycho. Okej, będę wiedział, co chodzi, bo już sobie otworzyłem jego profil. Klucz numer 3 wędruje do Mateusz Mich. Mateusz Mich. Gratuluję. I klucz numer 4 wędruje do Lacie Kaniaka. Okej. Lacie Kaniaka. Załatwione. Otwórzmy sobie jeszcze jego profil tutaj. I klucz numer 5. Mench United. Niech będzie. Manch United. Okej. To jest klucz numer 5. Klucz numer 6. Powędruje do... Nexus 324. Chyba sobie nie otworzyłem profilu Man United, ale damy sobie radę. I w ogóle sporo z was pisało się coś takiego, wow, chudy, fajny film, chce klucz. Czy tak jak ja mówiłem na nagraniu, że możecie pisać, tylko dałem przykład, nie kazałem wam tak pisać, ale okej, fajnie. I dalej. Mr. Stunt. Jest fragment, że chce klucz. Mr. Stunt. Okej. I... proszę państwa, został ostatni kod klucz do rozdania. Kto go dostanie? Dostaje go Matt Maxi znowu. Okej. I Mr. Stunta nie otworzyłem. Ale dobra, damy sobie radę. Matt Maxi już był. Drugiego klucza niestety nie dostaniesz. Losujemy inną osobę. Znowu ten... Aha. Znowu Matt Maxi. I... komentarz. Tak. Jednak miało zawierać, czy chcesz klucz. Ja nie wiem, czy ty chcesz klucz. Wyraźnie było powiedziane, dlatego no niestety klucza nie dostaniesz. Nie wiem, czy go chcesz, czy go nie chcesz. I jest ostatni Krizek. Znaczy nie było kogoś Krizek już? Mateusz Psychol Matt Maxi. Nie, Lacie Kanka było, okej. Więc jest to Kiry Ikzek. No i tyle. 8 kluczy
zostało rozdane. Ja już je do was wysyłam. Myślę, że dostaniecie je przed publikacją nawet tego filmu, albo nawet jakoś mniej więcej coś takiego. Dobra, pozdrawiam, cześć.